Cześć, tu Marta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam na majowe TBR, czyli moje plany czytelnicze na najbliższy czas. O ile w kwietniu nie do końca sama wiedziałam, co będę czytać i pokazywałam Wam bardzo dużo książek na czytniku, tak na maj mam już dosyć mocno konkretne plany i kilka książek, które naprawdę bardzo chciałabym przeczytać w tym miesiącu. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo wiecie, jak to u mnie ostatnio jest z czytaniem, zresztą widzicie to po podsumowaniach. Zobaczycie to też w podsumowaniu kwietnia, że dalej gdzieś ta czytelnicza niemoc mnie trzyma, ale to też dlatego, że musiałam sobie pewne kwestie w swojej głowie uporządkować. Zrobiłam pewien krok, który trochę pozwolił mi oczyścić głowę i mam nadzieję, że teraz będzie już lepiej. Także na maj te plany są dosyć ambitne. Znaczy nie mam tutaj aż tak znowu dużo książek, bo w zasadzie tylko 6, ale to są wszystkie książki, które naprawdę bardzo, bardzo chciałabym przeczytać. Dwie z nich zdecydowanie powinnam, ponieważ są to książki we współpracy z wydawnictwami. Pierwszą z nich będzie książka O jedno cię proszę. To jest książka, która w minionym roku zdobyła nagrodę Goodreads Choice Awards w kategorii thriller i wtedy bardzo się tą książką zainteresowałam i szczerze mówiąc wypatrywałam tego, czy właśnie jakieś polskie wydawnictwo zdecyduje się na jej wydanie. Okazało się, że tak, już w maju wydają wydawnictwo Marginesy, no i właśnie podjęłam współpracę przy tym tytule, tak więc będę zdecydowanie czytać. Jestem bardzo ciekawa właśnie dlatego, że ta książka zdobyła tę nagrodę czytelników, a poza tym wydaje mi się, że to będzie jedna z tych książek, od której nie będzie można się oderwać, którą będę chciała czytać i dowiedzieć się, jakie jest zakończenie tej historii. A historia jest taka, że mamy tutaj pewne małżeństwo i pewnego dnia mąż znika bez śladu i zostawia tylko żonie informację, żeby zaopiekowała się i pilnowała jego nastoletniej córki. Tak jak wspomniałam, mam wobec niej pewne oczekiwania, może nie, że będzie to jakaś rewolucyjna książka, która, nie wiem, zrobi coś wielkiego w moim życiu, natomiast taka, która po prostu będzie świetną rozrywką i przy której po prostu będę się dobrze bawić. A druga książka recenzencka to książka z wydawnictwa WAB i jest to Powszednia historia. To jest książka polskiego autora Sebastiana Nowaka. Szczerze tutaj powiem, że najbardziej do tej książki przyciągnął mnie blur, czy też polecajka Olgi Hund i tutaj może Wam ją przeczytam, bo ona chyba najlepiej oddaje to, co ja w tej książce widzę i czego od niej oczekuję. W poprzedniej historii Nowak pokazuje nam ludzi, którym życie bardziej się przydarza niż spełnia, a mimo to do zdjęcia pozują dumnie, tak jak stoją. W dresie, na kacu, świeżo po zerwaniu. Ich opowieści z pozoru podobne są do wielu innych, ale opisane zostały wyjątkowo, z jedynym poczuciem humoru, który szanuje. Absurdalnym, dosadnym, lecz życzliwym. Czytajcie tę książkę. Także bardzo jestem ciekawa, bo szczerze mówiąc brakuje mi takich historii o normalnym życiu, wiecie, gdzie te życia nie są jakieś wyidealizowane, gdzie ludzie nie mieszkają na bogatych, strzeżonych osiedlach, tylko o zwykłych po prostu Polakach, którzy mają takie życie, z którym my możemy się utożsamić i możemy też przez pryzmat ich życia zobaczyć, że może nasze nie jest tak do końca beznadziejne i może jednak nie każdego życie wygląda tak, jak to pokazujemy na Instagramie i każdy z nas ma jakieś swoje problemy, także brakuje mi trochę takich książek, z którymi będę mogła się utożsamić, gdzie będę mogła poczuć, że coś mnie z tymi bohaterami łączy, że będę mogła się utożsamić z ich problemami i właśnie mam nadzieję, że trochę tutaj dostanę, że będzie to taka troszkę dekonstrukcja tego, jak kreujemy siebie w internecie i tego, jak postrzegamy naszych znajomych, sąsiadów, bo mam wrażenie, że zawsze myślimy, że ktoś inny ma lepiej niż my, no a właśnie widzimy to tylko przez pryzmat tego, co te osoby pokazują w internecie, także bardzo jestem tej książki ciekawa i mam nadzieję, że to będzie przyjemna, lekka lektura. A teraz już przechodząc do mniej przyjemnych i rozrywkowych tematów, mam tutaj kilka takich książek z nurtu feministycznego i jedną z nich jest książka Martyny Kaczmarek, Feminizm. To jest w ogóle książka, która pewnie się teraz bardzo odbija w kamerze, ponieważ tutaj połowę tej okładki stanowi lustro, w którym można się rzeczywiście przejrzeć. To jest książka oczywiście o feminizmie. Nie wiem, czy kojarzycie Martynę Kaczmarek, to jest dziewczyna, która prowadzi Instagram. Wokół niej też było sporo kontrowersji, natomiast dla mnie ona jest osobą, która okej, może popełnia błędy, może nie jest idealna, natomiast jest szczera według mnie w tym, co robi i te wszystkie nagonki na nią według mnie były takie bardzo nieuczciwe, bo z tego, co ona też mówiła sama, nikt nie napisał do niej prywatnie, nikt jej tego nie powiedział. Najpierw w cztery oczy nie próbował tego załatwić, tylko od razu rozpętała się jakaś gównoburza w ogóle na jej temat w internecie, obgadywanie za plecami i tak dalej. Ja tego strasznie nie lubię. A właśnie jej podejście do życia pasuje mi, ponieważ nie czuję się, będąc u niej na profilu, że ona cokolwiek mi narzuca i że jeżeli się z nią nie zgadzam, to jestem automatycznie jakaś gorsza albo, nie wiem, jestem gorszą feministką czy coś w tym rodzaju. Także bardzo jestem ciekawa jej książki, tego jak ta książka została napisana. Mamy tutaj podział na kilka rozdziałów. Dzieciństwo, edukacja i kariera, życie społeczne, rodzina, finanse, zdrowie. To jest taka książka, którą chciałabym sobie podczytywać i zaznaczać być może jakieś takie ciekawsze fragmenty. Liczę na to, że przeczyta się ją szybko i lekko, ale jednocześnie nie bezrefleksyjnie, że wyciągnę z niej coś dla siebie, że pozaznaczam sobie jakieś ciekawsze fragmenty, także bardzo jestem ciekawa tego, co mogę tutaj znaleźć. Kolejna książka to coś, o czym już Wam tutaj ostatnio wspominałam, chyba przy okazji Coffee Book Tagu, z tego co pamiętam, albo przy okazji jakiegoś ostatniego filmu, a jest to książka Good, Roxane Gay. Nie ruszyłam jeszcze z tą książką, ponieważ właśnie czekałam na maj, żeby sobie ją zacząć już na ten TBR majowy. To jest książka, która opowiada historię dorosłej już kobiety, tak naprawdę historię jej życia, o tym, jak ona całe życie zmaga się z otyłością, ale też co tę otyłość w jej życiu wywołało, jak do tego doszło. Taka historia bardzo ciężka, historia pełna różnych traum i radzenia
radzenia sobie z naprawdę trudnymi problemami, także bardzo jestem ciekawa, bo też pamiętam, że ta książka w zeszłym roku zbierała bardzo dobre opinie i mam nadzieję, że dołączę do grona osób zachwyconych tą historią, albo może nawet nie tyle zachwyconych, co po prostu bardzo doceniających to, co autorka tutaj chciała nam przekazać. Także to też zdecydowanie jest w planach, myślę, że takich najbliższych, bo to jest jedna z tych pierwszych książek, po które sięgnę w maju. Tak myślę, ponieważ już ją zaczęłam, jestem na 40 stronie, więc myślę, że właśnie teraz na dniach będę sobie ją kontynuować. I kolejna książka to coś, o czym też chyba ostatnio mówiłam, wydaje mi się, chyba przy okazji tego samego tagu, a jest to książka Dziewczyna, kobieta inna, Bernardine Evaristo, książka, która również zbierała mnóstwo pozytywnych opinii w zeszłym roku. Ona wyszła jakoś w Polsce oczywiście końcem kwietnia zeszłego roku, także równo rok leży już na mojej półce, ponieważ ja ją kupiłam mniej więcej jakoś w okolicach premiery. To jest zlepek najróżniejszych historii różnych kobiet pochodzących z różnych środowisk, z różnych krajów, z różnych stron świata. Bardzo jestem ciekawa, bo tak jak mówię, bardzo wiele osób tę książkę poleca. Tutaj też podobno tłumaczenie jest świetne, tłumaczką jest Agnieszka Zano, ale spotkałam też kilka takich negatywnych opinii, więc bardzo jestem ciekawa, po której stronie ja się opowiem. Ciężko mi opowiadać o fabule tych książek, ponieważ no jeszcze ich nie czytałam, więc wszystko, co na ich temat wiem, to są gdzieś tam historie zasłyszane albo to, co mogę przeczytać z tyłu na okładce. Natomiast jeżeli Wy wiecie o nich coś więcej i czytaliście te książki, to koniecznie podzielcie się swoimi opiniami na dole w komentarzach. Ja mam tutaj jeszcze jedną książkę do pokazania, a tą książką są Kości, które nosisz w kieszeni. To jest cieniutka książeczka polskiego autora, wydana nakładem wydawnictwa Cyrenka, podobnie zresztą jak Good Roxane Gay. O tej książce po raz pierwszy usłyszałam na kanale Nałogowych Czytaczek. Mówiła o niej chyba Dagmara i z tego, co pamiętam, to jej takim jedynym zarzutem wobec tej książki było to, że jest za krótka i że Dagmara woli jednak dłuższe historie, gdzie bardziej może się wczuć właśnie w fabułę. Natomiast mnie to, że książki są krótkie, absolutnie nie przeszkadza. Ja wręcz bardzo doceniam takie historie skondensowane, ale jednocześnie bardzo trafione. Dla mnie, jeżeli autor na tylu stronach potrafi przekazać historię i robi to dobrze, to jest ogromnym plusem, dlatego stwierdziłam, że być może mimo tego, że Dagmara miała jakieś tam właśnie lekkie obawy wobec tej książki, to dla mnie będzie ona strzałem w dziesiątkę i kupiłam sobie ją z drugiej ręki na Vinted. To są jakieś historie rodzinne, jakieś zasady, normy społeczne w małym miasteczku, do których ciężko się dostosować i pewnie też trochę próba walki z tymi właśnie zasadami i stereotypami. Do końca nie wiem, natomiast nastawiam się na bardzo dobrą lekturę, bo też wydaje mi się, że wydawnictwo Cyrenka, mimo tego, że czytałam dopiero jedną ich książkę, teraz mam w planach drugą i trzecią, wydaje mi się, że naprawdę wydają dobrą literaturę i że no raczej, jeżeli byłoby to coś złego, to w tym wydawnictwie by się nie ukazało. Tak więc też jestem bardzo ciekawa tej książki i mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać. Tak właśnie prezentuje się ten mój stosik książek na maj, moich planów czytelniczych na maj. Pewnie coś tam jeszcze wpadnie na Legimi i pewnie coś z tych planów wypadnie, jak to zawsze bywa. Natomiast tak bazowo chciałabym właśnie na tych książkach się skupić. Koniecznie dajcie znać, jakie są Wasze plany czytelnicze na maj. Czy czytaliście którąś z tych książek, które ja Wam tutaj pokazałam? I czy warto je czytać? Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!